tej strony Alien, jesteśmy dzisiaj w Star Stable na kucysiach, ponieważ dzisiaj nadszedł czas na to, aby te kucy się omówić. Nareszcie mamy pozostałe maści kucysiów, więc będziemy właśnie je sobie omawiać. Ja osobiście mam 6 kucyków. Nie wiem, ile jest maści w sumie, czy 5, nie pamiętam dokładnie, musiałabym zobaczyć. Tak czy inaczej brakuje mi jednego. Jednego nie kupiłam i nie wiem, czego kupię. Dobra, to co? To ja się z Wami na razie żegnam. Przechodzimy do opisu statystyk i opisu rasy. Jorwicki kucyk początkowy. Uwaga, kucyk ten jest dostępny w specjalnej obniżonej cenie, ale spokojnie, jest tak samo szybki i rozkoszny jak wszystkie inne. Początki kucyka jorwickiego sięgają kolonizacji wyspy Jorwik, która miała miejsce setki lat temu. Osiedlający się mieszkańcy bardzo skorzystali na pomocy tego zwierzęcia. Te wytrzymałe i uparte kucyki miały istotny wpływ na kształtowanie się wyjątkowego charakteru jorwickiego społeczeństwa. Jorwegowie widzą w nich wspaniałych towarzyszy podróży, niezmordowanych pomocników i niezawodnych podgryzaczy trawników. Ten kucyk jest niezależnym myślicielem, ale gdy trzeba, także lojalnym przyjacielem. W ciągu wieków kucyk jorwicki był krzyżowany z innymi odmianami, m.in. islandzką, szetlandzką i konamerą, zyskując w ten sposób unikalne cechy oraz miano niezastąpionego. Typowy kucyk jorwicki jest niski, ma silne nogi i krótki, szeroki zad. Dzięki głębokiej, mocno zbudowanej piersi i muskularnemu grzbietowi jest bardzo wytrzymały. Chociaż nie zachwyca wzrostem, rekompensuje to ambicją i determinacją. Przy odpowiednim prowadzeniu ten niepozorny konik może zachwycić w każdej dyscyplinie sportowej. Jorwicki kucyk początkowy dostępny jest od pierwszego poziomu, a jego statystyki to: siła, posłuszeństwo, szybkość 0, wytrzymałość 1 i zwinność również 0. Dostępny jest na platformie kucyków w Forcie Pinta za cenę 350 Star Coins w odmianach maści. Srokata, ciemno-kasztanowata, siwa jabłkowita, karosrokata, niebieski deresz, srebrno-srokata pinto oraz lamparci. Okej, mili Państwo, jesteśmy już po statystykach. Mam nadzieję, że Wam się podobały. No i cóż, wybrałam tego kucyka, który mi się osobiście najbardziej podobał do omówienia tej rasy konia, tej rasy kucyka. No i cóż mi się pysie. O, siema. Konik prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. Ma, co mi się bardzo, bardzo podoba, ma animowane tylnie kopytka, tylnie nogi. Kopytka, no nogi po prostu. W sensie jak się pasie, to nie tylko przednie się ruszają, ale także tylnie. To jest mega, mega, mega wielki plus, bo dotychczas te konie, no nie oszukujmy się, stały w miejscu, się nie ruszały. Ewentualnie gdzieś tam trochę podskakiwały, ewentualnie gdzieś tam głową ruszyły w prawo, w lewo. Tutaj przy kucysiu mamy właśnie animowane tylne nóżki, co mi się niezwykle spodobało od początku, jeżeli chodzi o te konie. Przednie oczywiście przy pasaniu też są animowane, to jest w ogóle też super, że te konie nie są takie sztywne, są takie właśnie po prostu końskie. Dlatego za taką cenę ja absolutnie polecam te kucyki. Ja osobiście mam tych kucyków 5 na 6. Gdybym miała kasę na tym koncie testowym, to też bym tam kupiła tego 6 kucyka, bo dlaczego nie? Są to fajne koniki, są to szybkie koniki, nie są wolniejsze od zwykłych koników, dlatego za taką cenę są bardzo warte swojej uwagi. I owszem, są to klusie, ale są to przesłodkie klusie, więc ja osobiście je bardzo, bardzo lubię. No i cóż, mamy konika, który ja na nim oczywiście siedzę, tylko mnie nie widać, jestem dzikim koniełem. Mamy konika, który się rozgląda, gdzieś tam przystępuje z nogi na nogę. No już przy opasaniu to już mówiłam, pasanie super. Sorry za dziamganie z tyłu, ale Atos je właśnie kosteczkę zamrożoną, w sensie konga. Bardzo mi się podobają te kucyki. Jeżeli chodzi o dębowanie, też jest przepiękne. Ej, nie! Halo, Wiktoria! Też jest przepiękne. Bardzo, bardzo takie, no takie normalne, bez żadnego przerysowania. Nie widać, żeby te konie były jakoś bardzo ciężkie, wiecie, co chodzi, tak? Jak przy szajerach na przykład były, te koniki były ciężkie i było widać po prostu, że one się zaraz przewrócą dosłownie, bo takie są ciężkie i faktycznie ten ciężar swój, tak fajnie były wyanimowane, że ten ciężar swój brały mocno na tylne kopyta. Tu nie ma takiej potrzeby i to jest w ogóle fajne.
Także jeżeli jeżeli chodzi o dębowanie, to jest ogromny, ogromny plus. Dobra, przejdźmy sobie do stępa. Co ja mogę powiedzieć o stępie? Wydaje mi się, że jest po prostu bardzo profesjonalnie wykonany. Bardzo taki zwykły, normalny stęp. Bez żadnego takiego, wiecie, jakiegoś tutaj... bez żadnego jakiegoś tutaj lisek tutaj. Jakiejś wyróżniającej te konie cechy. Jest po prostu to stęp. I tak po prostu ma być, tak? Lisek. Co ten lisek? No dobra. Tak po prostu ma być. To bardzo ładnie wygląda. Ogon sobie swobodnie zwisa. Jak zwał, tak zwał, źle to może brzmiało. Główka delikatnie pracuje. Co mnie osobiście wkurza w tych zakręceniu, tutaj w zakręceniu koniem, to to, że te konie są tak jakby mega mocno ciągnięte przez tą postać. Tak jakby ta postać nie umiała po prostu jeździć. To mnie bardzo denerwuje. Bo jak powolutku skręcamy, to owszem jest fajnie, ale no ten koń wygląda źle. No jak skręcamy mocniej, to jest takie mocno ciągnięcie przez postać. To jest niefajne, no bo sorry, ale tak się nie jeździ, tak się konia nie zaciąga na pysku. I to właśnie mogliby zrobić. To mi się już wcześniej rzuciło w oczy, ale przy tych konikach to też bardzo dobrze widać i to jest niezbyt fajne. No cóż, bardzo ładnie to słychać, cztery takty chodu. Bardzo lisek, bardzo ładnie ten koń sobie stępuje, zwyczajnie, normalnie, gdzieś tam delikatnie głową pracuje, delikatnie pracuje szyja, grzywka jest delikatnie animowana, to jest też na plusu tych koni. No cóż, przejdźmy sobie do stępa, do kusa. Kus, tutaj przytoczę zdanie taty jednego z moich widzek, która powiedziała to na live'ie. Te konie wyglądają jakby szły z imprezy, z zakrapianej imprezy, mocno zakrapianej imprezy. Faktycznie te przednie kopyta tak no trochę tak się bujają, tak wiecie, no tak sobie idę, nie? Idę, trzymam pion, dobra, będę szedł, byle do domu, nie? I tak to właściwie wygląda faktycznie, nie da się ukryć. Nie, poczekaj, jeszcze nie, konik, jeszcze nie, a to już nie. Ogólnie kus jest bardzo ładny, jak na kucyka, który jest klusią, kus jest bardzo, bardzo ładny. Siema, siema, pozdrawiamy. Kus jest bardzo ładny, ogonek sobie bardzo ładnie tutaj też delikatnie tam podbija się na nóżkach, na piętkach tego szkonika. Grzywka jest oczywiście też animowana i to też jest super. Mi się osobiście bardzo podoba. Halo koleżanko, co ty wiesz teraz robić? Mi się osobiście ten kus bardzo, bardzo podoba. Jest to po prostu zwykły, prosty kus, ale bardzo dobrze wykonany, bo jak wiemy, niektóre konie mają też zwykły, prosty kus, a wygląda tak, jak wygląda. Dobra, przejdźmy sobie do galopu. Bardzo mi się podoba przechodzenie z kusa do galopu. To też Wam się podobało właśnie przy luzdanach. Ja na to wcześniej nie zwróciłam uwagi, ale tutaj absolutnie to przechodzenie jest dosyć płynne. Nie jest takie, że się koń ślizga. Nie jest takie, że nie wiem, nie wiadomo skąd on się nagle idzie powoli, nagle bum, nie? I nagle po prostu tu nie wiadomo jak szybko będzie szedł. To przechodzenie jest bardzo przyjemne, szczególnie to przechodzenie z galopu do kusa. To przechodzenie z galopu do kusa. Bo jednak to z kusa jest takie trochę, o widzicie, trochę ten koń jakby podskakiwał. No ale dobra, ogólnie... nieważne jak tą nogę zagalopujemy, ważne, znaczy na którą nogę, w sensie, wiecie, nie? No i tak, tak, on i tak podskakuje. Nieistotne na którą nogę, nieistotne. Tak, to i tak on podskakuje. No dobra, no taki mały mankament, a to nic się złego nie dzieje. Mimo wszystko dosyć ładnie jest to wykonane. Głównie, jeżeli chodzi właśnie o przejście z galopu do kusa. To jest przepięknie wykonane, bardzo tu ładnie ląduje, że tak powiem. Nie jest właśnie, nie ma żadnych takich przeskoków. No bo to tutaj to jest po prostu i nagle się nagle ślizga. No dobra, tak na jakby wierzchu kopytka, na rancie kopytka, może tak. Jeżeli chodzi o galop, przepięknie galopuje ten konik, już ogonek wiadomo bardziej nam powiewa, grzywa również, no jest bardziej animowana, bardzo ładnie tu pracuje z... Ej, konik! Bardzo ładnie tu sobie właśnie pracuje głową, szyją, ale nie jakoś tak, wiecie, przesadzone to jest, bo to nie jest konik taki sportowy ani ten, tylko taki zwykły, prosty konik. Kucyś, który właściwie jest trawojadem, który po prostu ma kosić trawę i cieszyć właściciela. Aczkolwiek wiadomo, że kucy się też spełniają bardzo dobrze w sportach. Tak czy inaczej, galop jest super, to jest mega fajnie zrobione, też tutaj
Ogonek nam się fajnie odbija właśnie od piętek. To jest super, bardzo, bardzo dobrze to jest wykonane. Cóż, co ja mogę powiedzieć? No, fajnie to wygląda, ale skoczmy sobie jeszcze. Aha, tu chyba nie ma. Tak, tutaj nie ma przy tym skoku, nie ma, poczekaj, koń, nie ma podbicia, jakby ten konik się nie podbija, no jest za lekki być może po prostu, dlatego właśnie też nie wkłada tyle siły w odbicie, dlatego właśnie nie ma tego podbicia. No dobrze, okej, okay, tu mamy już szybszy galop, fajnie, ogonek już sobie sam swobodnie powiewa, już się o nic nie obija. Grzywka animowana pięknie, bardzo ładnie koń skręca, nie jest ciągany za pysk, to jest w ogóle fajne, bo przy stępie to trochę przeginają. Bardzo ładnie tutaj widać, że no, ten konik może się rozpędzić, że powiem, on nie jest takim hops hops. Co mnie śmieszy, zaraz Wam przyjdziemy do tego cwału, powiedzmy, co cwał jest, zaraz Wam powiem dokładnie, bo tutaj ten galop zazwyczaj jest najładniejszym galopem w grze, moim zdaniem. Ten taki drugi galop, wiadomo, że też pierwszy trzy dwa dny, a cwał to wiadomo, że na cwał to wiadomo, nigdy na niego uwagi nie zwracam, bo wszyscy po prostu zapieprzają po swoje sprawy, typu, nie wiem, ej, koń, po swoje sprawy, typu, nie wiem, wyścigi, repka i tak dalej, więc na cwał bardzo mało osób patrzy, ale powinno się to patrzeć. Tutaj właśnie to dokładnie widać, chociaż to jest dopiero ten pierwszy galop, że ten konik jeszcze nie wylądował, że powiem, na tylnych kopytach, a już przednie podnosi do góry. W sensie, nie wiem, czy mnie zrozumiecie. Chodzi o to, że normalnie u konia słyszy taki trzytakt, nie? Trudut, 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 nie? A tu jest takie trut, 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 jakby ten konik był takim jelonkiem, kurde, Bambi, który sobie po prostu słodko hasa na czterech kopytkach, wiecie, o co chodzi. Pom, 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 razem, nie? No ja rozumiem, że ten konik to jest z racji tego, że jest mniejszy, po prostu mały. Tu jeszcze jest to tak mało widoczne, ale tutaj hop, 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 widzicie to? Hop, hop, i to nie jest takie, wiecie, pełne takie jak u normalnych koni, tylko jest takie, jeszcze jak jest sprzęt założony, jeszcze jak jest ten, jak jest postać ubrana dobrze, to bardzo dobrze. Hop, hop, nie jest to tak jakby, wiecie, o co chodzi. No nie wiem, czy mi zrozumiecie, ale ja na to zwróciłam uwagę od samego początku, że jest to takie, te przednie i tylne kopytka bardzo równomierne się względem siebie poruszają, wiecie, o co chodzi. To jest bardzo, widzicie? I to jest takie chyba, no, charakterystyczne, nie wiem, czy dla kucyków, no powiem szczerze, że nie widziałam kucyka w takim tempie, że tak powiem. Tak czy inaczej, dla tych kucyków widać, że jest to charakterystyczne. Tym bardziej mówię, jak jest postać dobrze ubrana, jak jest postać, która po prostu... koń, który jest dobrze ubrany, no to wiadomo, że to jest bardziej widoczne, ale to jest śmieszne po prostu, jak te kucyki jadą, to wiadomo, że idzie kucyk, bo właśnie ma taki specyficzny, no powiedzmy, to jest cwał. Grzywka oczywiście też jest animowana. Myślę, że trochę za bardzo ją podwiła do góry, no ale dobra, trochę za bardzo moim zdaniem, powinna być tak trochę tutaj, no ale to tylko moje zdanie. Trochę za bardzo już do góry podniesiona, tak wiecie, w takim ten. No i ogólnie co? No widzicie? Tu są kopytka, no powinny te kopytka powinny tutaj powoli schodzić do góry i właśnie powinien być ten taki charakterystyczny trzytakt, powiedzmy trzytakt, powiedzmy, po prostu, no to jest na trzytakty, tak? Tu-dum, nie? Galop. Więc to jest chłop trzytaktowy, więc jakby można tak powiedzieć. A tu po prostu mamy tak trut, 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 jak taki, kurde, jelonek wesoły. Tak ja tego konia kojarzę. Jeżeli chodzi o skok przy... Czekajcie, musimy sobie coś tutaj zrobić. O! Przy takim galopie, po środku mamy już oczywiście odbicie słyszalne bardzo dobrze. Bardzo fajnie ten konik się podbija, podnosi tak się jakby, wiecie, szyją do góry, żeby tylko skoczyć przez tą wysoką przeszkodę i zamyka oczka! O, biedny! Ja nie widzę! Ale przeskoczę, jestem wielki, ja przeskoczę! O, to jest słodkie! Dobra, słuchajcie, o, ja taka snupka słodkościowa i ząbki. No dobra, fajnie się podbija, bardzo ładnie to wygląda. Prześlicznie, trochę jakby właśnie... jakby to tak to konia trochę obniżyć, to byłby jakby w sumie i hachał, w sensie dębował. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze jak się ląduje. Czekajcie. Ty to jest takim mielonkiem. O, otworzył. Ojej, widzieliście to? Otworzył jedno oko.
Tego nie widziałam wcześniej. Jejku, jakie to jest słodkie. Jak to mu zdjęcia nie wstrzyknąć? Przeskoczyłem? Przeskoczyłem czy nie? Jezu, przepraszam, ale mam zacież. Jezu, SSA są po prostu genialne, genialne. Serio, widzicie, to jest to, że człowiek po prostu biegnie ku swoim sprawom i wiecie, nie? A tak trochę nie tego. Jakie to jest słodkie. Biegnie ku swoim sprawom i nie patrzy po prostu, czy ten konik, jak ten konik się tu porusza, nie? Jest bardzo. O, ty taki typowy jelonek. A Tosiu, co ty robisz? Masz kosteczkę, Tosiek. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze skok przy takim najszybszym cwale powiedzmy. Tak, tutaj też oczywiście słychać, jest słyszalne, że tak powiem, o wybicie. No bardzo ładnie się ten konik wyciąga tutaj. Tutaj faktycznie on się nie wyciąga do góry, tylko tak bardziej już przeskakuje. I nie zamyka oczek i to jest słodki, po prostu jest słodki. Bardzo ładnie jest zrobiony. Teraz zobaczymy sobie jeszcze, jak będzie sobie lądował. Dobra. Nie, no tutaj to już jest pełna profeska, słuchajcie. Tu już wie, że ląduje. Ale tamto, ale się podciągnął. O matko, jak to wygląda? Jak on się tak podciągnął, będzie miał kopytek prawie. No ale wiem, że się musi podciągnąć po to, żeby właśnie, wiadomo, przeskoczyć, nie? Zobaczymy sobie jeszcze tutaj. Nie, tu jest normalnie, słuchajcie. Nie wierzę, po prostu ten koń jest taki genialny. Nie, tu jest normalnie chyba. Tu jest normalnie, chociaż nie, tutaj to już jest ten galop, ten taki większy. Ja tego nie widziałam. To jest genialne na miniaturkę. Po prostu to jest genialne na miniaturkę. I wiecie, chyba to uwzględnię w miniaturce po prostu. Czekajcie, ja muszę tutaj zobaczyć ten galopik. Nie, no tutaj ładnie, ładnie ląduje, wyciąga się, fajnie to wygląda. Chodź tutaj. Nie, to jest po prostu genialne. To jest po prostu coś niesamowitego. A to jest nie, to jest moja butelka. Hej, wodą, hej, nie, Nie, Tosiek. To jest po prostu genialne. Tosiek oczywiście psoci, bo przecież jakby tam skończyła się kosteczka, nie? To jest genialne absolutnie. Jeżeli chodzi o uszka, nad uszkami się jeszcze nie skupialiśmy w sumie. Uszka, no cóż, fajne jest to, że nie powiewają, tak wiecie, no tutaj wiadomo, że się ruszają, ale że nie są takie flapciate, jak było to w przypadku niektórych koni. Czy ty poruszasz uszkami, jak będziesz stał? Halo? Pokaż się. Poruszasz! Ślicznie poruszasz uszkami. Chyba nawet o tym mówiłam. Ślicznie poruszasz uszkami. Słuchajcie, no jak za konia, za tą cenę, to ja jestem absolutnie zakochana w kucysiach. Mimo tego, że gryzą w kolana, to jest po prostu piękny koń. Tosiek, co robisz? Zaraz będziemy szli. To jest po prostu piękny koń i ja absolutnie polecam. No wynosi mi buty pies, no ja nie wierzę. Ja absolutnie polecam, także naprawdę. No co mogę wam powiedzieć? No generalnie rzecz biorąc, fajne konie, bardzo fajne konie im wyszły tutaj. Jest to mega. Jestem taki duży, patrzę do góry. Jest to mega, bardzo mi się podoba. No, mają chyba tylko taki minus, że no tutaj wracają zakrapiane imprezy, tak jak powiedział tata jednej z widzek. Tutaj nie mają tego odbicia, ale to rozumiem. To nie jest raczej mankament, a jest to raczej świetne po prostu. Jest to świetna sprawa. A tu już to oko otwiera powoli. Nie, no niezły jest. Po prostu jest niesamowity ten guz. Także ten. A to zostaw. Nie mają w sumie takich wielkich wad. W sumie to nie są wady nawet, powiem szczerze. To jest coś bardzo fajnego. Ten galop jest taki, oj, specyficzny. A to też fajne jest właśnie, że to jest takie specyficzne dla kucyków. Napiszcie mi proszę, co sądzicie o tych kucykach. Napiszcie mi, jak wam się podobają. Ile kucy macie, oczywiście, piszcie. Ja mam naprawdę, naprawdę mam wszystkie, prawie że. Gdybym mogła, to oczywiście kupiła je wszystkie. Także napiszcie mi proszę, ja będę bardzo, bardzo wdzięczna za komentarze. A jeżeli macie znajomych w SSO, którzy mnie jeszcze nie oglądają, a lubią na przykład koniki, to zapraszam oczywiście koniki z SSO głównie. Zapraszam oczywiście na kanał, może wyślijcie komuś to, no może ktoś też się wypowie na ten temat w jakiś sposób. Dobra, do zobaczenia na końskim szlaku. Stary Stable, pa pa się!